Dzień dobry. Dzień dobry. Gościox.pl, Adam Bubik. Tym razem po 3 latach. Cześć, bo widzieliśmy się 3 lata temu. Nie wiem, czy pamiętasz. Pamiętam, a myślałem, że to jest w sensie wcześniej, że nie jest tak długo. A, 3 lata. Czas jednak biegnie. Tak. To byśmy się już w sumie 3 lata nie widzieli, nie? Tak. I to, tak. To jeszcze bardziej mnie szokuje to, że aż 3 lata nie mieliśmy wywiadu, nie? Tak. I pora właśnie na ten wywiad. Co się u Ciebie zmieniło przez te 3 lata? Jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Byłeś wtedy u nas w studiu w Cieszynie, w Skoczowie, a teraz my jesteśmy u Ciebie, tutaj w czeskim Cieszynie. Tak, tak, tak. Ja byłem wtedy w Skoczowie, teraz jesteśmy w czeskim Cieszynie. Zmieniło się w sumie bardzo dużo, bo wtedy 3 lata, to był rok 2017. Aha, to miałem tak mniej więcej rok po ślubie, nie? Ja tam chyba wtedy przyjechałem jeszcze w takiej tej koszulce, tej takiej farbowanej, nie? Tak, tak. Akurat, aha, to wtedy wypuszczałem tą piosenkę taką Nad Zaporą, to Nie boję się. To już teraz pamiętam, o co chodzi. No i od tego czasu w sumie bardzo dużo się zmieniło, bo nagrałem płytę, która tutaj jest. Tak, zaraz właśnie o niej porozmawiamy, bo jest bardzo ciekawa, nie tylko szata graficzna, ale w środku. Więc po 3 latach strasznie długo to trwało, ale to faktycznie tak z 3 lata ta praca w ogóle cała nad płytą trwała, zanim płyta w takiej fizycznej formie ukazała się. Potem z prywatnych rzeczy to mamy córkę, która właśnie dokładnie dzisiaj ma rok. No proszę. Dzisiaj, w sensie przed rokiem. Dużo zdrowia. Tak, dziękuję. O 15 czy tam parę minut po się urodziła. Także mamy tutaj taką imprezę z rodzinką. Właśnie też dokładnie o 15 się rozpoczyna taki ciekawy. I dlatego zbieg. Jesteśmy rano i mam nadzieję, że nie będziemy tutaj długo, żebyś mógł się zająć przygotowaniami do urodzin. Tak. No i potem taka druga rzecz, co się zmieniła, no to to, że nie mieszkamy już w centrum czeskiego Cieszyna, ale wyprowadziliśmy się na obrzeża czeskiego Cieszyna do starego domu, który wyremontowaliśmy. Ten dom liczy ponad 100 lat. Jeszcze sprawdzamy dokładnie jego historię. No i w takim budynku, który leżał gdzieś tam obok domu, w którym teraz siedzimy, to kiedyś był taki garaż, więc tutaj zrobiłem sobie studio nagrań. Tutaj, no, to jest pomieszczenie główne, tam za oknem jeszcze jest pokój do nagrań. Czyli tam nagrywasz? Tak, tak, tak. A tu? Tutaj bardziej sobie siedzę, leżę na kanapie, nie? I sprawdzasz pocztę. Tak jak już potem to mają zwyczaj muzycy. Dobrze, skupmy się na Twojej płycie, bo to jest tak, proszę Państwa, to bardzo ładnie wygląda. Ja może, bo Adam podarował mi jedną płytę, która jest dla mnie ta. Będziesz musiał sprawdzić, bo w środku jest napisana dedykacja. Tak. Dobrze, więc ja teraz tak sprawdzam i otwieram w ten sposób, że tutaj muszę to zdjąć. To jest, gdybyś mógł opowiedzieć, co to jest za pomysł, skąd ten pomysł i wykonanie, to jest tak, sprawdzamy. Tak, to jest dla Jacka, to jest dedykacja, dobrze. To jest dla Ciebie, nie? Ja sobie wezmę tą drugą, no więc, dobrze. Więc tak, więc to jest... Bardzo oryginalny pomysł i bardzo ładnie to wygląda. Tak, no ja się cieszę bardzo, mi się też podoba. Mogę pochwalić, bo nie robiłem to sam, robiła moja żona. Żona jest w sumie autorką projektu tej okładki i też częściowo wykonywała go. Więc tak, to jest wszystko wydrukowane na takim ekologicznym po prostu papierze. Mamy też tutaj część gazety właśnie czeskiej, bo płyta jest cała polska, a gazeta czeska. I to mówi to, że ja jestem Polakiem, ale z Czech. Tak samo jak będę potem wydawał za parę miesięcy czeskie płyty, to będzie czeska płyta i polska gazeta. Znów na odwrót, że jestem Polakiem z Czech. I kiedy to właśnie ściągniemy taką zakładkę, no nie wiem, możemy to... Otwieramy, to w sumie jedynym plastikiem, który jest w środku, to jest sama płyta. Nie mamy tutaj żadnych folii, opakowań, żadnych niepotrzebnych rzeczy, wszystko w takim po prostu przyjemnym klimacie ekologicznym, jak się dzisiaj mówi, no waste. No i częścią płyty jest też taka książeczka, wykonana w dosyć oryginalny sposób, ponieważ kiedy przewijamy po prostu tekst, to on jest wydrukowany na przeźroczystym papierze i widać po prostu obrazek do danej piosenki, który jest tematycznie dopasowany do każdej piosenki. No i po prostu widać tekst i za tym obrazek, nie? Więc to jest taka pamiątka bardziej niż tylko po prostu płyta. Płyta i tak jest dostępna wszędzie w internecie.
nawet za darmo, także to po prostu jest bardziej dla osób, które chcą gdzieś tam mieć pamiątkę albo mnie w jakiś sposób po prostu wesprzeć, nie? Można się zgłosić na przykład na Facebooku i wtedy wyślesz taką płytę komuś? Na pewno tak, mam też, mam też taką zakładkę na swoich stronach adambubik.com, tam są gdzieś tam wszystkie najważniejsze informacje o mnie i można też płytę zamówić. Są tam wykonane zdjęcia, jest opis tej płyty, napisane jest to wszystko, jest zawartością tej płyty i tam wystarczy, że jakaś osoba zainteresowana napisze mi maila, ilość sztuk, adres i ja po prostu wysyłam z podpisem, z dedykacją, nie? No a wracając do tej książeczki, to każdy ten obrazek faktycznie jest inny i to jest wykonane techniką, że ona powiedziała, bo ja właśnie nie wiedziałem w sumie jak to się nazywa, ale to jest technika kolażu. Pewnie gdzieś tam osoby takie artystyczne będą wiedzieć, o co chodzi. I to wszystko jest faktycznie ręcznie po prostu powycinane, poukładane, częściowo też domalowywane. Każdy ten obrazek jest zupełnie inny. No i potem jest zrobiony skan. I to jest w sumie taki jedyny gdzieś tam elektroniczny zabieg, który był tutaj zrobiony. Nie? Bo to inaczej faktycznie realnie wygląda właśnie w ten sposób. Nie? Bardzo ciekawe. I bardzo ładnie, i bardzo to tak aż nawet pachnie. Pachnie. Ładnie. Pachnie papierem takim też specyficznym. 10 piosenek? 10 piosenek. Wszystkie utwory są w języku polskim. Dokładnie tak. Później będzie zamianka, później będą w języku czeskim i Polska Gazeta będzie. I płyta to jest, ma tytuł Czy to ja? Tak? Tak. Czy to ty, czy ja? Ty. No właśnie, to jest pytanie no. I tam nie ma do końca pytajnika, nie umieściliśmy go tam celowo, ponieważ to jest tak jakby trochę pytanie, trochę stwierdzenie. No i miałem, powiem szczerze, dosyć problem, jakie piosenki w ogóle do tej płyty zaszeregować, bo to wszystko myślałem, że pójdzie w o wiele krótszym czasie. I kiedy nagrałem ostatni numer, to stwierdziłem, że moja pierwsza wizyta w studio u mojego producenta Mirka Stępnia była gdzieś 3 czy nawet ponad 3 lata temu, więc to jest bardzo długi okres czasu, gdzie też zmieniły się gdzieś tam moje jakieś, ja nie wiem, patrzenie muzyczne, też tekstowe. Może w ogóle jakoś trochę podejście do życia się zmieniło. I piosenka ostatnia to Gruby Liść. To jest ostatnia piosenka, tak. Taka dość smutna, znaczy opowiadająca o smutnej rzeczy. Tak. Możesz powiedzieć o jakiej? To jest rzecz trudna, ponieważ ja ją napisałem pod wpływem takiej sytuacji, kiedy zmarł mój wujek, taki dalszy. Ja z tym wujkiem właśnie miałem dosyć trudną relację. Myśmy kiedyś mieli, to znaczy bardzo, bardzo bliską, potem coś tam się po prostu podziało i on po paru latach umarł, już wtedy nie byliśmy za bardzo w kontakcie i nie byliśmy jakoś pojednani i to było takie dosyć dziwne uczucie dla mnie, kiedy ktoś odchodzi, już nie możesz popatrzeć mu w oczy i powiedzieć przepraszam albo lubię cię, przepraszam co się stało, nadal po prostu kocham cię, jesteś mi bliski i to jest ta piosenka. W dodatku potem parę miesięcy później umarł mój dziadek, którego też bardzo lubiłem. Więc to jest taka piosenka o odchodzeniu, ale też piosenka pełna nadziei, że kiedyś się spotkamy. I Bóg też tutaj jest w tej płycie. Bóg jest wszędzie. Bóg jest wszędzie. Ja myślę, że te piosenki mają też warstwę duchową, nie chcę tego ukrywać. Więc na pewno, jeżeli po prostu ktoś ze słuchaczy jest wierzący, to na pewno odkryje tam różne jakieś takie paralele, czy jak to się nazywa, jakieś połączenia z rzeczywistością duchową, z chrześcijaństwem. Ja się tego nie chcę po prostu wzbraniać, to tam na pewno jest obecne. No ale generalnie opisuję gdzieś tam o różnych sytuacjach z życia, o różnych jakichś moich przemyśleniach i cały czas takie hasło przewodnie tej płyty to jest właśnie to czy to ja, gdzie sam siebie pytam, stwierdzam i myślę, że też jest odczuwany tutaj jakiś rozwój jakby mnie w ogóle jako artysty, gdzie pytam się, znaczy ja myślę, że to jest cała taka droga do tego, żeby być w ogóle w tej twórczości autentycznym, co jest właśnie dla mnie dosyć takie trudne, by znaleźć to, jak teraz być taki zupełnie po prostu sam sobą też w muzyce, na scenie i żeby po prostu pokazać zupełnie swoje wnętrze, być takim jakby aż takim ekstremalnym ekstrowertykiem
W sensie takim, że teraz po prostu obnażam się całkowicie przed wami i słuchajcie mnie. I nawet słuchajcie tego, możecie mnie odrzucić, może wam się nie podobać. Nie? To jest, Adam, to jest, Adam, bardzo cenne w twojej twórczości, że jesteś szczery wobec siebie i chyba nie idziesz na żadne kompromisy i muzyczne, i życiowe po części chyba też. I to chyba tutaj w tej płycie jest. To znaczy, ty tutaj jesteś sobą, a to jest chyba ten autentyzm jest bardzo, bardzo ważny, szczególnie dzisiaj, w zalewie różnych sztucznych wytworów, różnych wytwórni, które no myślą, że taką drogą trzeba iść. Myślę, że taka droga na skróty bardzo, a ty wybierasz tę drogę taką pełniejszą i to jest cenne. To się cieszę, że to bardziej, że to tak odbierasz, bo ja bardziej odbieram to jako drogę, że staram się do tego dojść. W niektórych może piosenkach już szedłem bardziej, ale czuję, że to jeszcze jakby nie jest to, że jeszcze powinienem iść głębiej. Może jesteś na początku, może jesteś w środku. No właśnie. I ta autorefleksja cały czas ci towarzyszy i dzięki temu się możesz rozwijać. Tak. Więc dlatego ten tytuł Czy to ja? I specjalnie nie jest tam postawiony pytajnik. To jest bardziej takie pstu hasło, że no, już o tym gdzieś tam mówię. Teraz mówiłem przed chwilą, więc się nie chcę powtarzać. Są tutaj różne emocje. Tak. Od smutku, tak. Radości. Tak, A co najbardziej cię cieszy tak w ogóle w życiu? Jest coś takiego, co sprawia ci największą radość i czujesz wtedy, że żyjesz? No, mnie najbardziej cieszy to, że mogę odkrywać siebie w muzyce i że właśnie towarzyszy mi w tym moja żona. Bo ja myślę, że gdyby jej nie było, to ja w ogóle dzisiaj się zajmuję jakimiś innymi rzeczami albo jakimś biznesem, albo nie wiem, czym tamkolwiek. Więc to mi też pozwala być w taki jakiś no, zdrowy sposób w ogóle też podchodzić do życia. W ogóle też jakieś, ja nie wiem, do pieniędzy, do jakiegoś majątku. Jakby ta muzyka, czuję, że też trzyma mnie w takim bezpiecznym, w bezpiecznej odległości, żeby się po prostu nie zachłysnąć tym wszystkim, co po prostu jakby dzisiaj możemy mieć. Bo to mi pozwala pójść o wiele jakby głębiej, nie? Że to nie jest tylko to, że sobie teraz kupię gdzieś tam, o, że mam na przykład fajny dom albo studio, ale że właśnie mogę teraz tworzyć i tak naprawdę spotykać się z jakimś też swoim wewnętrznym światem i też z światem duchowym i to mogę gdzieś tam w jakiś sposób starać się odwzorować po prostu w piosence, dać tam jakieś swoje, ja nie wiem, emocje, pytania, może jakieś stwierdzenia i to jest właśnie bardzo dla mnie ważne, żeby mieć taką odskocznię w życiu, o, tak bym to nazwał. Czyli rodzina. Rodzina. Tym bardziej, że mamy już też małą córeczkę, więc widzę, jak małe dziecko po prostu podchodzi też do muzyki, jak moja córeczka jest bardzo też wrażliwa w tym kierunku, no, bo to jednak jakby gdzieś tam często puszczałem muzykę, śpiewałem, grałem już nawet kiedy była w brzuszku mamy. Także ona jest bardzo, bardzo wrażliwa, nie? Na takie rzeczy i też widzę, że na nią to w ogóle bardzo oddziałuje jakby emocjonalnie, to kiedy gra jakaś muzyka, nie? Albo gdzieś tam coś zaśpiewam, także będzie się musiała zdecydować twoja córka, czy talent malarski po mamie, czy talent muzyczny po tacie, albo może połączy to w jakiejś takiej ciekawej formie. No właśnie nie wiem. No na razie żona tak trochę jest smutna, bo Elizabeth boi się po prostu w ogóle kredek, boi się tam coś malować, rysować, więc bardziej ją ciągnie po prostu muzycznie, nie? No ma studio tutaj, tak. Widzę, że na zdjęciu też chyba jesteś ty, nie? To jestem ja, tak. I? Mogę pokazać. O. Więc to jestem ja i moja Elizabeth. Gramy na perkusji. Ona bardzo lubi perkusję. Nie wiem dlaczego, ale wszędzie po prostu gdzieś po prostu bębnuje sobie. Ja sobie już tak umyśliłem, że może będzie grać na perkusji i będzie do tego śpiewać. Będzie taki damski Phil Collins. Ale co ja wiem, bo to mogą wszystko być takie nasze, no tak, po prostu to jest głupie pomysły. Więc też chcemy dać naszej córce po prostu całkowitą wolność, żeby się realizowała w różnych rzeczach. I żeby ona sama odkryła to, co chce robić, bo myślę, że to jest po prostu ważne. A ty co chcesz robić? No w sumie ja robię to, co chcę robić. Wiadomo, że mam w ogóle wizję, żeby jeszcze gdzieś tam bardziej po prostu rzeczy produkować muzycznie, bo już mam za sobą jakieś premierowe produkcje muzyczne, które gdzieś tam robiłem piosenki dla osób obcych, też potem tu nagrywali te piosenki, ja im tam robiłem całe aranże i tak dalej. Chciałbym gdzieś tam więcej jeszcze płyt nagrywać, koncertów, nie? Także
Wiadomo, że jakby chciałbym to robić w stopniu większym, no ale z drugiej strony... Ja myślę, że będziesz robił w stopniu większym, tylko musisz być cierpliwy trochę. No, może tak, ale z drugiej strony jakby nie potrafię powiedzieć, że jakby, żebym był jakiś, nie wiem, nieszczęśliwy albo żeby mi czegoś brakowało. A tym bardziej myślę, że najważniejszą rzeczą to jest po prostu rodzina i to też jeszcze bardziej sobie uświadamiam, kiedy właśnie mamy córeczkę, bo widzę, że też ona jednak potrzebuje mnie. I tak samo żona, nie? Ale przy tym dziecku to jest jeszcze takie, myślę, bardziej po prostu dostrzegalne. Nie? No. Ale masz też czas, płyta równocześnie, prawda, z twoim życiem osobistym tak. się pojawiła. Będziesz miał na pewno też koncerty, myślę, że i w Polsce, i w Czechach. Tego ci życzę. Zapytam na zakończenie, bo zapytałem cię o takie rzeczy, które powodują radość. A czy są takie rzeczy, które cię w jaki sposób denerwują, męczą, smucą, irytują i jakoś mógłbyś je wymienić? Bo tutaj są pewne emocje. Tak. Nie chcę jak gdyby zdradzać, bo odsyłamy Państwa do płyty. Tak. To znaczy mam teraz mówić w kontekście z płytą? Nie, czy ogólnie? Ogólnie. To są trudne pytania zadajesz. Ja myślę, co tak najbardziej. Najbardziej mnie chyba irytuje. I to naprawdę mam takie kurcze, że aż się bardzo mocno wkurzę, kiedy widzę, bo też myślę, że umie dostrzec jakiś talent w drugim człowieku i kiedy widzę, że ta osoba robi w ogóle coś jakby kompletnie sprzecznego, że całym swoim, ja nie wiem, po prostu pracą, jakimiś swoimi zainteresowaniami, zaprzecza to, w jaki sposób była stworzona, jaki ma swój po prostu największy dar w życiu. Takie marnowanie potencjału. Marnowanie potencjału, bo ja jestem zdania, że kiedy mamy jakiś po prostu talent, a myślę, że każdy z nas ma, to chodzi o to go po prostu odkryć, rozwijać, robić to po prostu z pasją i wtedy możemy obdarowywać osoby po prostu wokół nas. A kiedy robimy coś sprzecznego tylko dla jakiejś tam, ja nie wiem, kariery, po prostu pieniędzy, to jest moim zdaniem zła motywacja. Tak samo myślę, że pieniądze są po prostu kompletnie złą motywacją, że najpierw musi być to, co po prostu ja lubię robić, chcę to robić, czuję, że mam to w życiu robić, a pieniądze są albo też nie są po prostu jakimś efektem ubocznym, który gdzieś tam potrzebujemy do życia, ale to jest moim zdaniem po prostu zła w ogóle motywacja. Także ja się po prostu spotykam bardzo wielu osób, nie? Na różnych gdzieś tam też, ja nie wiem, czy tam wywiadach, czy jakichś koncertach, czy też tutaj uczę prywatnie, więc ja mam bardzo w ogóle dużo uczniów. I też uczymy się po prostu odkrywać, ktoś tam śpiewa, ktoś gra, ktoś zupełnie inne rzeczy po prostu lubi robić, ale ma jakiegoś takiego swojego konika, że na przykład gra tutaj na gitarze. I w ogóle bardzo wiele rozmów się nawiązuje przy takich lekcjach, to jest takie ciekawe, bo my wtedy schodzimy na taki poziom już takiej, bym powiedział też jakiegoś zaufania. I to jest ciekawe, kiedy właśnie ta osoba jakby druga, gdzieś tam w mojej obecności, odkrywa siebie i ja to właśnie bardzo często po prostu widzę jakieś te ich rozterki i też widzę swoje rozterki, które przechodziłem parę lat temu i które ciągle mam, bo to nie jest takie tak, no człowiek cały czas ma rozterki i wątpliwości, właśnie, ale dlatego lubię z tobą rozmawiać, bo poruszasz tak ważne kwestie, że nie starczyłoby nam tego jednego odcinka, a musimy kończyć. No właśnie. Ale cieszę się, że ty postępujesz w zgodzie ze sobą i idziesz na takiej drodze, która jest może trudniejsza, ale ona myślę, że będzie miała takie zakończenie, które aż ciebie zaskoczy pozytywnie, tak bardzo. Może być, no, ale to jest cały czas droga, to jest po prostu takie odkrywanie. Odkrywanie. Jeżeli ktoś z Państwa chce odkryć tę płytę, to zachęcamy, zapraszamy na Facebooka, zapraszamy tutaj do studia w czeskim Cieszynie. Jeżeli ktoś chce się pouczyć z Adamem i porozmawiać o życiu, to jak najbardziej. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki, Jacek. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Ale nie za 3 lata. No, mam nadzieję. O. Dziękujemy. Teraz idziemy śpiewać Dzięki. I malować.